1918 roku urzędująca w Warszawie Rada Regencyjna przekazała władzę wojskową brygadierowi Józefowi Piłsudskiemu. Wybuchła niepodległość. 12 sierpnia 1914 roku do Bielska wróciła pierwsza kompania kadrowa, złożona ze strzelców Józefa Piłsudskiego. Kielce stały się tymczasową stolicą Polski. Władzy Józefowi Piłsudskiemu w Warszawie szybko dotarła do Włoszczowy i jeszcze tego samego dnia tłumy mieszkańców wypełniły rynek włoszczowski. Jak pisał Czesław Jelonek, kto żyw wychodził na ulicę i kierował się w stronę kościoła. Tu, przy bramie wyjściowej, stał już poczet sztandarowy, wyhaftowany przez Helenę Pacanowską, białym orłem na czerwonym tle. Niech żyje wolna Polska!